Jesteśmy na miejscu, gdzie rozbiliśmy biwak w Kuilin Hills, w które jutro idziemy. Tutaj mamy zarąbiście duże ognisko. Pięknie rzeka, właśnie mgły się tworzą, także rano na pewno będzie rewelacyjnie. Jedyne co, to midges, czyli te muszki, meszki. No jest totalny odlot. Nie da się w miejscu stanąć na dłużej niż pół sekundy, bo oblepiają całego człowieka. Wszystko jest w muszkach oblepione. Wypsikaliśmy całą butelkę repelentu, nic nie pomaga. Jest to taka jazda z nimi. Będziemy robić na ognisku kociołek, ziemniaki, cebula, papryka. Siemanko, witam kolejnego dnia. Dzisiaj idziemy na jeden ze szczytów w paśmie górskim Kuilin na wyspie Skye. Szczyt nazywa się Skur Aghadraith, ma wysokość 973 metry. Być może nie jest to wysoko, jednak mamy do pokonania przewyższenie 950 metrów, ponieważ jesteśmy prawie że na poziomie morza. Chodźmy. To ruszamy. Szczyt się nazywa... No, mówiłem wcześniej. Czyli jak? Bo ja już nie pamiętam. Nie jestem w stanie tego powtórzyć. Zobaczę, jak się da. Aha, no i świetnie. W każdym razie, to nie jest ta góra? To jest Kurnan Badaj. Ma tylko 663 metry wysokości. My idziemy tym razem za nią, więc naszego szczytu nie widać. No, to lecimy.
Jesteśmy na szczycie. Widoki są wręcz nieziemskie. Naprawdę wspaniałe. Zapytajmy Sebastiana, jak mu się wchodziło i co myśli o widokach. No było bardzo ciekawie, dlatego że jestem, można powiedzieć, amatorem gór i Rafał szedł szlakiem za mną, bo nagrywał, a ja nie wiedziałem już, że nie idę szlakiem, bo mi się łatwiej szło po dużych kamieniach. No i okazało się, że się 1/3 góry wspinałem, nie wiedząc do końca o tym, bo po prostu mi się łatwiej szło na 4 łapach niż na 2. A nie wiedziałem, że to robię. Dopiero potem zacząłem, że on idzie w drugą stronę całkowicie. No nie? Także... Natomiast łatwe tutaj na górze się dowiedziałem od Rafała, że jest to podejście 2, także łatwe. Chociaż miałem taką przyjemność, że się dużo powspinałem, no nie? Trójka. Parę momentów było takich fajnych, wąskich, trzeba było przejść, a tak to ogólnie... Teraz tam w dół. Okej, a więc zakończmy dzisiejszy odcinek tym oto przepięknym zachodem słońca. Ja chciałbym Was prosić o subskrypcję mojego kanału, zostawienie łapki w górę, jeśli film się podobał, jakiegoś komentarza i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!